Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Twoje zdrowie. Dzisiaj ze mną jest razem pani dietetyk Małgorzata Krasucka i porozmawiamy trochę o tym, jak jedzenie wpływa na nasz stan zdrowia, ale też na samopoczucie. Bo myślę, że no często słyszymy, że trzeba jeść zdrowo, odżywiać się właśnie w taki sposób zbilansowany, prawidłowy, żeby organizm prawidłowo funkcjonował, ale nie każdy wie, pierwsze, dlaczego, z jakiego... No właśnie, co jest powodem, dla którego musimy się akurat zdrowo odżywiać, żeby się dobrze czuć. Tak, to czy to jest faktycznie takie ważne? Wynika. Dokładnie. I też jak wpływa jedzenie na nasze samopoczucie, bo czasami jest też tak, że to odczuwamy różnicę, że faktycznie trochę lepiej się czujemy, jak jemy zdrowo, ale też nie wiemy dlaczego. Więc chcemy dzisiaj trochę ten temat przybliżyć. I powiedzieć przede wszystkim, na co zwrócić uwagę, żeby przypilnować sobie te właśnie rzeczy, które najbardziej wpływają na nasze samopoczucie i je powtarzać w codziennym dniu, prawda? Tak, że to wcale nie jest takie trudne, że wystarczy kilka takich prostych drobnych rzeczy. Drobnych sztuczek i będzie, myślę, że wszystko dobrze. W dobrym kierunku zmierzało, jasne. I tak, chciałam trochę zacząć też od tego, czy ważna jest regularność posiłków, żeby jeść posiłki właśnie regularnie. Jeżeli chodzi o regularne posiłki, no niekoniecznie jest tak, że musimy jeść codziennie o tej samej godzinie. Tak, czasami właśnie w gabinecie pojawia się takie pytanie, czy ja zawsze muszę, powiedzmy, skoro w dni robocze wstaję o 6 rano i jem śniadanie o 6, to czy ja w weekend też muszę jeść to śniadanie o 6? Absolutnie nie. W weekend, jeżeli mamy taką możliwość, wyśpijmy się, bo sen jest też jakiś. Nie wstawajmy na śniadanie. Tak, odchudzania. Chodzi o to, żeby w ciągu po prostu tego dnia zachować taki rytm, prawda, posiłków. Tak, i tak. Zacząć wtedy, kiedy się po prostu człowiek obudzi. Tak samo u osób, które mają pracę zmianową, to, no to wtedy w ogóle się nie da jeść tak każdego dnia. To jest bardzo trudne, prawda, żeby ten reżim utrzymać, bo czasami właśnie okazuje się, że na przykład w nocy te posiłki wypadają i to też jest okej, jeżeli pracujemy w nocy, no to musimy po prostu też sobie tego paliwa, mówiąc kolokwialnie, dostarczać. Tak, więc ważne jest, żeby były posiłki regularnie, ale w ciągu danego dnia, żeby jeść dostosowaną do naszej możliwości też ilość posiłków. Czyli jeżeli nie mamy czasu na 5 posiłków, no to nie musimy ich jeść. To się nic strasznego nie wydarzy, jeżeli zjemy 4, powiedzmy, prawda? A dobrze zbilansowane. Tak, więc dokładnie. Tylko żeby też nie czekać na przykład jak wstajemy o 8 śniadaniem do godziny 16. Oczywiście, tylko żeby było w takim krótkim czasie po przebudzeniu. Tak, prawda? Tak, szybciej. Dokładnie. Więc jeżeli jemy posiłki regularnie, to też nasz metabolizm inaczej troszeczkę pracuje i przewód pokarmowy jest przyzwyczajony do pracy, no i też inaczej następuje wchłanianie różnych składników mineralnych i witamin, więc to jest ważne. Druga sprawa to też nasz umysł lepiej funkcjonuje, prawda? Nie mamy takich problemów z kojarzeniem faktów na przykład. Ze skupieniem jesteśmy się. Bardziej właśnie tacy tu i teraz, prawda? Nie jesteśmy jakieś rozproszeni, nie mamy problemów z uwagą, także to też jest istotne na przykład dla młodzieży szkolnej, no dla wszystkich tak naprawdę, tak. Ludzi, którzy też pracują umysłowo, żeby po prostu systematycznie sobie tego węglowodanów na przykład dostarczali do organizmu. Żeby to paliwo cały czas było w naszym organizmie. Na stałym poziomie. Ja zawsze podaję na przykład ten przykład pieca, jak rozpalimy w piecu, prawda? No to żeby nam się tam paliło równo i żeby ciepło było ciepło cały czas, no to musimy systematycznie dokładać, prawda? Jak to się wygasi, no to od nowa trzeba wszystko, prawda? Cały proces powtórzyć. Więc no nie chodzi o to, żeby to było jedzone do skoku, od przypadku do przypadku, tylko żeby to było po prostu systematycznie, co te 3-4 godziny, żeby się posiłek pojawił, prawda? Dokładnie. Kolejna rzecz, która myślę, że jest warta uwagi, to to, jak wpływa spożywanie cukru, słodyczy na nasz organizm. Myślę, że każdy też wie, że no, słodycze są nie. Tak, i po sobie obserwował, no i że słodycze są niezdrowe, no ale jednak wiele z nas też no, ciągną te słodycze, jest tak, chęć, żeby zjeść. Jak się właśnie zapychamy takimi słodyczami i produktami przetworzonymi z dużą ilością tłuszczów trans, na przykład cukru, no to też obserwujemy po sobie, że jesteśmy tacy bardziej apatyczni, ospali. Mamy energii, więc no, myślę, że dokładnie, więc też te fakty są kojarzyć, że to jedno z drugiego wynika. Tak, i że jeżeli chodzi o słodycze, to słodycze nie zawierają tylko cukru,
który też wpływa niekorzystnie na organizm, ale właśnie i tłuszcze trans, duże ilości tłuszczy, które też często no, powodują to, że spożywamy duży nadmiar kalorii i wtedy faktycznie to powoduje nadwagę albo otyłość. Druga sprawa też nie jest dla układu krążenia obojętne to, że spożywamy takie ilości tłuszczu trans, bo to sprzyja miażdżycy, rozwojowi różnych chorób właśnie związanych na przykład z układem krwionośnym, także no, trzeba to też wziąć pod uwagę, że te rzeczy, no niestety w konsekwencji nawet do nowotworów mogą prowadzić, prawda? Tak, takie regularne spożywanie dużych ilości słodyczy. To i nie Dokładnie, i nie prowadzi tylko, tak jak wielu z nas kojarzy, do cukrzycy, bo to nie jest tylko przyczyną. Ale chociażby do podwyższonego poziomu lipidów, prawda? I to też często jest jakby nie kojarzone przez tak, pacjenta, niełączone, prawda? Dokładnie. Wydaje się, że no nie wiem, czemu ja mam taki wysoki cholesterol, skoro ja w ogóle nie jem tłusto. No bo jem dużo słodyczy właśnie, ciasteczka, herbatniki. To wszystko niestety sprzyja rozrostowi tutaj tkanki tłuszczowej. Tak, kolejna kwestia to tłuszcze. Ogólnie jak wpływa właśnie nadmiar spożywania tłuszczy na organizm, no to podobnie też, tak jak cukry, jeżeli będziemy spożywać w nadmiarze, w bardzo dużych ilościach, no to też powoduje odkładanie się tkanki tłuszczowej, więc no to myślę, że to wiele z nas osób wie, ale kwestia taka też, że wpływa, może przyczynić się do różnych właśnie też i chorób układu krążenia, ale też do nieprawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Czułem się tak ciężko. Tak, że chodzi nam o te tłuszcze nasycone, prawda, od zwierzęta. Tak. Bo o tłuszczach nienasyconych też mamy odrębny tutaj temat. Tak, że nie możemy tak generalizować tłuszcze, ale tak, głównie mówimy o tych tłuszczach nasyconych i o tłuszczach trans. Także na pewno produkty smażone, jakieś właśnie takie po dużej obróbce w ogóle mocno przetworzone, no tego należy unikać, bo poza tym są tam różne dodatki do żywności, konserwanty, barwniki. No i to jest taka niekorzystna rzecz po prostu, która powinna być wyeliminowana w zdrowej diecie i nie obciążać wątroby w ten sposób, prawda? Tak. Kolejna rzecz to jak wpływa właśnie to, co jemy na nasze samopoczucie. Bo jest już coraz więcej też różnych badań, dowodów naukowych, że ma to bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, to, co jemy. Między innymi z tego względu, że 90% takich receptorów dla serotoniny, czyli dla tego hormonu szczęścia tak zwanego, znajduje się w jelitach. Więc to jest bardzo ważne. Żeby dbać o mikrobiotę, dokładnie, o tą florę bakteryjną naszą, która nas chroni, która wspiera układ odpornościowy. Żeby po prostu tego nie zaburzać jakimś takim byle jakim jedzeniem, prawda? Tak, oczywiście no swoją drogą stres i używki też mają na to wpływ. Ale jeżeli chodzi o posiłki, to bardzo, bardzo duże tutaj mamy pole do popisu. Więc to bardzo ważne, żeby zdawać sobie sprawę, że no musimy zadbać tutaj o przewód pokarmowy, o naszą mikrobiotę. Tak, i też no, wychwytywać jakby takie sygnały, które organizm nam czasami daje. Jakieś zmiany na przykład skórne, czy problemy gastryczne, prawda, jakieś częste. No to są pierwsze objawy tego, że z jelitami coś się może dziać niepokojącego. No i nie powinniśmy tego bagatelizować i nie wiem, maskować w jakiś sposób, powiedzmy, łykając jakieś tabletki, prawda, ciągle na wzdęcia, czy powiedzmy... Tak, bo to problemu nie rozwiąże w zasadzie. Nie rozwiąże problemu, trzeba zacząć od źródła tak naprawdę, zadbać o to, żeby właśnie jelita były zdrowe, żeby funkcjonowały prawidłowo. No i wtedy już będzie łatwiej resztę. Tak, więc wtedy nasze samopoczucie się poprawi. Dokładnie. Więc podsumowując, pamiętajmy o tym, że bardzo ważna jest jakość produktów, które spożywamy. Powinniśmy przykładać wagę do tego, żeby bazować na produktach takich świeżych, mało przetworzonych, bo to zawsze jest dobry wybór, prawda? Raczej unikajmy, sporadycznie sięgajmy po jakieś dania gotowe. Jeżeli mamy możliwość, to w ogóle z tego zrezygnujmy, bo na pewno nie będzie to sprzyjało zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Także dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.